Słuchajcie, zostawiając wszystko inne, proszę bardzo. Mamy w tym momencie poziom. Rozeznajmy się w sytuacji. 36. Właśnie, coś miałem mieć jakieś akcesorium nowe. Tutaj takie fajne rzeczy. Mam na przykład grappling hooka, mega grappling hooka, który jest lepszy od tego zwykłego. Mam na przykład w swojej kolekcji takiego ziemeczka, który się nazywa Anubis. I tak, jeżeli Relaxaurusa, którego udałoby się złapać i Sladeja, wrzucimy tam i dojdzie do nich do miłosnego uniesienia, to wyhodują w koszcie jednego ciasta tortu urodzinowego, wyhodują, znaczy zniosą mi jajko. Której z nich jest panią? Relaxaurus jest panią, więc zniesie mi jajco i będzie Anubis. Dwóch już takich Anubisów mam, będziemy teraz robić więcej. I oni są w chuj pomocni. Dlatego, że jak wejdziemy w Paldeka i znajdziemy tego pana Anubisa... Albo on się nie nazywa Anubis, ale ja tak na niego już będę mówił, bo to stąd ta nazwa. Nie, no Anubis to Anubis, siemaneczko mordo. Ma takie fajne rzeczy jak handiwork na czwartym poziomie, mining na trzecim i transporting na drugim. To jest po prostu przecudowny ziomisław. Trochę mnie, wiecie co irytuje, to, że oni cały czas siedzą w tych jebanych kamieniach. A tych jebanych kamieni to ja mam tak już dużo, że myślę o chwilowym zlikwidowaniu po prostu tego miejsca. Wtedy oni się zajmą czymś pożytecznym, bo akurat drewna to aż tak dużo nie mamy. Pokażę wam też fajną rzecz. Możemy teraz zebrać ponad stan, na przykład mam 600 udźwigu, a 825 kilo teraz niosę. Możemy jeszcze spróbować zebrać, kurwa, ten jebany kamień, które oni tutaj robią. Uwaga! Bęk! 4700 i nadal jestem w stanie się poruszać. Wcześniej było tak, że po prostu się zatrzymywało w miejscu i do widzenia. Ale na szczęście teraz można się poruszać, więc myślę sobie, że chwilowo zdisamblujemy po prostu to, bo to i tak jest niewielki koszt wytworzenia tego. A oni się po prostu zajmą czymś jakimiś poważniejszymi zadaniami. Więc śmiało do roboty. Tu się cement robi, tam się mikule zrobiły. Mamy też już ten trzecią linię produkcyjną. I mamy również to. Więc udało się nam zupgrade'ować bazę do 15 poziomu, a następnie do 16, bo musiałem, wiecie co? A wiem co wybudować. Wybudowałem po prostu lepszy piecyk. Więc mamy teraz lepszy piecyk, więc mamy teraz, więc automatycznie nam wleciał wyższy poziom bazy i następny, że 17 to jest, musimy zrobić dwa wielgachne łóżka. Natomiast tak, liczba baz się na razie nie zwiększa, nie wiem, nie wiem czy będzie więcej, natomiast w tym momencie liczba maksymalnych ziomeczków w bazie osiągnęła 15, więcej się nie da, chociaż tu jest taki... Tu jest napisane, że jest to limitowane przez ustawienia świata, więc przypuszczalnie można więcej, ale na razie z tym się jakby obędziemy. Prześpijmy się troszeczkę. No, ciasta się tutaj robią i tu się nam... O, jajeczko się już zrobiło jedno, tam się następne robią. To są oczywiście jajka, które pozbierałem, to nie są akurat z tego Anubisa, proszę, Melpaka. To niech leci. A co ja mam... Aha. O, świetnie, mamy kolejny najazd. Tam mamy bramę, więc w sumie jesteśmy trochę bezpieczni, chyba że przyjdą ci goście, którzy umieją spalać rzeczy, no to wtedy nie. Ale tak ogólnie to nie jest źle. Bardzo wiecie, co by mi się przydało. Będziemy sobie lecieć po bosikach, bo poza tym, że tu jest drugi worek na jedzenie, co jest fajne, to jest coś takiego jak hip lantern, czyli po prostu będziemy mogli nosić przy sobie, no, przy pasie latarnię i to będzie zajebiste, bo no, jest to duży problem na razie. Więc tak, oczywiście dzisiaj lecimy po bosach, zaraz wam pokażę jeszcze i pozostałe rzeczy. I tak, i oni sobie tutaj na przykład siedzą, są idiotami i nie wiedzą co zrobić. W sensie ta brama dużo daje. Naprawdę dużo daje. Są zbyt głupi, żeby coś ogarnąć. Coś tam próbują robić. Oczywiście możemy też otworzyć bramę. Zawsze. A, nie próbują to...
Próbują mi zniszczyć to, ten mur. Ej, no zachowuje się jak gość z jakichś właśnie Settlersów albo Age of Empires, nie? Age of Empires. Po prostu zaciął się na jakiejś głupkowatej czynności. Anubis wpierdala, widzę te. O, tu jest jeszcze jeden. Tak nie zauważyłem. Ciekaw jestem, czy możemy, wiecie, sami sobie podpalić tą bramę. O nie, jest podpalona. Więc zawsze możemy osiągnąć zamierzony efekt nierozpierdalania całej bazy przez po prostu usunięcie tego fragmentu, a następnie jego ponowne wybudowanie. Nie mam jeszcze, wiecie, tak to bym sobie kamienne zrobił, ale nie mam akurat odblokowanych jeszcze, więc tak zostanie. Dobrze, mi się gra krzaczyła przy próbie zmiany nazwy. Serio? Pojebane. Tego mam, Tombata też mam, że jest Edubską, też jest, też ma fajne staty. No a tak poza tym to wrzuciłem tu jakieś właśnie kurczaki, krowy, no bo potrzebuję właśnie jajek, potrzebuję mleka i różnych innych rzeczy. Niezrozumiałe dla mnie natomiast jest to, za bardzo, jeżeli sobie wrzucę tutaj, nie wiem, czy on tu gdzieś jest, a może już go wyrzuciłem. Jeżeli sobie wrzucimy takiego jednego stworka, musiałbym do Paldeka podejść, znaczy Palboxa, to... Czekajcie, nie, który to miał? Też nie. No jak na przykład wrzucimy sobie tego, co jest pszczołą, to nam miód generuje. Jeżeli wrzucimy sobie tego, Flammable, to on ma... Tu jest to nie napisane, ale generalnie on ma szansę na zdropienie Fire Organ, jeżeli go złapiemy czy zabijemy. Oraz ten ziomeczek ma, słuchajcie, czego nie widać oczywiście, bo kamerą zasłaniam. Ten ziomeczek ma możliwość uprawy, tak? To jest ta ostatnia tam krateczka. I dzięki temu możemy spamić sobie tymi Fire Organami. Więc mam ich trochę, natomiast na przykład brakuje mi Ice Organów cały czas i nie mam pojęcia, jak mam to uzyskać, bo szukałem podobnego stworka, ale nie działa to w tym momencie. Szkoda, że nie możesz po sobie przepisać jakąś czynność, którą ma wykonać. Wiesz co, dobrze, żeby dało się to jakoś inaczej zarządzać, da się to zrobić, ale wiesz w jaki sposób? Na przykład, o, ten widzę, że ma ten. Możemy podejść do palca. Ale na przykład to nie zawsze działa, w sensie nie zawsze możemy go złapać. Więc jak nie możemy go złapać... A ciekawe, gdzie jest Anubis? No nic. Jak nie możemy gnoja złapać, to sobie robimy tak, że szukamy go tu, wrzucamy tu, wyrzucamy tu i z powrotem się pojawia przed nami. Możemy podejść, podnieść... O ty chuju. A, bo on przy tym był. Podnieść gnoja. I zrobić tak. Hit! I nie, i się nie... Kurwa, no i właśnie i chuja trzeba gonić. Powinien mi tamto, wiecie... Powinien mi tamto ogarnąć, ale nie, z tego... Wiem, jak z tego miejsca rzucę, to... O, pal can be assigned. Widzicie, że jest nawet... O, do tego nie może być assigned. Ale do tego może, natomiast nie zawsze to ogarnia. O, i teraz on już to będzie robił, bo na nim to wymusiłem. No i okej. Natomiast wystarczy, że odejdzie coś zjeść i potem zmienia sobie zadanie. Nie można tak na stałe zrobić. Tak samo jest z tymi. Jeżeli chcę sobie uzbierać jajko, co właśnie zrobili. Nie, robią dopiero. Ale nie, mogę to zebrać. A, bo oni chyba dwa zrobią. Jeżeli chcę uzyskać jajka od nich, to muszę ich tu ręcznie wrzucić, żeby oni to robili. Nie wiem, gdzie jest Celarei. Może gdzieś się poszła odpocząć. Poszedł odpocząć. Tam się kręci. Ale niby jest working, więc jest working. No to jest okej. Dobra. Inkubacje się pozakończały, więc powrzucajmy jajka i pokażę wam, co stworzyłem jeszcze, a potem lecimy, słuchajcie, ogarniać, ogarniać paru bosików. Tak, jeżeli Pals ma na przykład tylko podlewanie, to będzie tylko podlewał, ale w momencie, kiedy Pals ma na przykład... trzy różne umiejętności, to się zajmie tym, co mu się akurat wydaje. Postawiłem beczkę, kurwa, z płonącymi drewienkami, żeby te jajka były ogrzane. Lepiej na przykład teraz incubation speed mamy, to jest niby trochę cold, aha, ten tutaj dogrzewa akurat, no i będzie bardziej spoko. Dobra, lemćmy stąd, tu się ciasta robią, jeszcze tylko zerknę.
Ten tu coś gotuje. Ten niech se gotuje. Okej. Więc pamiętacie to miejsce wysoko w górach, gdzie mówiłem, o tutaj można fajnie pozbierać sobie te sztabki. Bo sztabki są bardzo nam są potrzebne sztabki. Generalnie patrzyłem, że jak wejdziemy w technologię, chociażby wejdziemy tu, na sam koniec, to na 48 levelu odblokowujemy kurwa jebane słupy telegraficzne, czy jak to się tam nazywa. No generalnie na prąd, nie? Mamy też rakietnice na przykład, nie? Także takie śmieszne kurwa rzeczy. No jest tu, a Assault Rifle jest dopiero późno. Ale chociażby już teraz mogę odblokować włókno węglowe albo kurwa te układy scalone. Potrzebuję jakiegoś kwarcu, nie mam pojęcia skąd kwarc pozyskać. Polimery mogę robić, to pojebane rzeczy. No więc jest tego troszeczkę, też nie odblokowuję na raz, nie zużyłem zawsze wszystkich punktów, chociaż to by się akurat przydało, bo to się zwiększa właśnie mining dzięki temu, więc to sobie odblokuję. Więc tutaj zrobiłem taką bazę. Jest to, gdzie oni sobie mogą to ukopać. Mają miejsce, gdzie mogą żryć. Nawet mają coś tam do jedzenia jeszcze. To im też dorzucimy. Mogą sobie kopać, mogą sobie żryć. Tu mają spanie. Tutaj mają pokład, gdzie nie wiedzą co robić. I oczywiście, czyli się zajmują te chujki tym. A dlaczego? Dlatego, że potrzebowałem kurwa kamienia. Więc sobie ten kamień tutaj uzyskałem. Ale oczywiście robię wszystko poza tym, co by się przydało. Na szczęście możemy, o, nie możemy go chwycić z jakiegoś powodu. Mogę otworzyć menu, ale nie mogę go chwycić. Świetnie. Więc jest to trochę porąbane. Tego palboxa tak wysoko ustawiłem, no bo po prostu nie chciałem, wiecie, zajmować tu miejsca na dole, ale wiem, że będę musiał to przebudować. No generalnie podjąłem próbę zrobienia sobie bazy. Najlepsze miejsce na to jest gdzieś tu chyba, tu gdzieś u góry. Więc to dopiero do tego musimy dojść. Więc jest sobie taka baza, ale teraz nie będziemy tego ustawiać, walić. To może coś zrobią, może nic nie zrobią. I drugą taką bazę ustaliłem sobie tutaj, słuchajcie, bo mogę mieć kwarc na logiki na jaskini albo na pustyni. No pewnie tak. Zrobię sobie jeszcze trzecią bazę. Ona wygląda tak. I nasz domek, niestety właśnie, pamiętacie, że ja tutaj miałem bazę wcześniej. Tą taką... Nie pierwszą, tylko no, drugą bazę, którą taką większą mieliśmy. Jeszcze są pozostałości po tym. Mieliśmy tu domek. Jak wróciłem tutaj, to cały domek był rozjebany. Nie wiem, kto to zrobił, ja go nie rozwalałem. No ale domek rozwalony. Więc zrobiłem kawałek niżej drugą bazę, żeby wykorzystać tą połać do tego. Do zbierania surowców. Właśnie w postaci miodu, który tu mamy. Jajek, mleka. No generalnie wszystko co... O Jezus, ej, pociągło mnie jakoś śmiesznie. Wszystko co jest nam potrzebne do wytwarzania ciast. Żebyśmy mogli hodować więcej palów, jakby o to w tym chodzi. Natomiast trochę jest to dziwne, bo strasznie małe jest to miejsce. Popatrzcie, że kurde, no tu mam kawałek, ja rozumiem, że to trochę takie niewykorzystane, ale tak naprawdę tu już jest koniec. Patrzcie, że tu jest koniec. Tu przejdę tą platformą, koniec, i tak naprawdę postawiłem tylko te dwa ten. Tylko te dwa... Jezus, jak to się nazywa? No, te dwie farmy i za bardzo nie mam miejsca na nic więcej. I tak się zastanawiam, o chuj chodzi, bo widziałem, że ludzie tworzą gigantyczne bazy, a tu mam mega mało miejsca. No, na przykład na pewno więcej miejsca w tej bazie, mam na pewno więcej miejsca niż w tej. Jakby tak na logikę, znaczy tak... Jak się zastanowić, więc nie wiem do końca o co tu chodzi. No ale dobra, takie osiągnięcie. Powiedzmy na obecną chwilę. Wrzucę to tutaj na razie, żeby z tego nie korzystać. A, wiem im też dorzucić tutaj jedzenie, bo to też tutaj przylazłem. Ci mają... Tak, tylko oni sobie wrzucają to jedzenie tutaj z jakiegoś powodu. I niestety potem to mleko, jajka mogą nam zjeść, więc należałoby próbować to nie dawać im. Stawiałeś kilka tych stołów, które wyznaczają granice? Jakich stołów? Jaką granicę? W sensie to? W sensie ten palbox? No to tak, jeżeli chcę mieć bazę, to muszę to postawić, nie? Bo wtedy nie mogę zatrudnić stworków. Mogę sobie wybudować domek gdziekolwiek chcę, ale nie będę mógł, na przykład, o, tu... Jestem już poza bazą, nie? To jest moje kółeczko.
i mogę sobie na przykład, no to akurat nie mamy materiałów, nie? Mogę workbencha zrobić, ale niektóre rzeczy, tu akurat nie mam materiałów, no to też ciężko. Ale na przykład tych rzeczy związanych z palami nie mogę wstawić bez wstawienia palboxa, nie? Niektóre po prostu się nie da i chuj, nie? Na logikę grając wraz, możesz klejmować ogromne płacie teren, stawiając skrzynki, dlatego można budować ogromną bazę. Aha, że jakby postawić trzy palboxy jeden obok drugiego i wtedy można mieć ogromną bazę, ale wtedy można mieć tylko ogromną bazę w jednym miejscu, nie można mieć baz w różnych miejscach, a właśnie ma to sens, żeby mieć ten. Znaczy, no tak, no palbox, tak, nie można go na przykład, ja chciałem go postawić troszeczkę niżej, ale nie mogłem, bo tutaj jest boss, który jest za blisko, nie, ten. I musiałem trochę dać to wyżej, bo było za blisko areny bossa. Na przykład tutaj nie jestem w stanie tego postawić, bo tu jest boss. Dobra, jak już tu jesteśmy, to może spróbujmy. Zobaczmy, czy nam się coś uda. Czekajcie, ile mam sfer? 13. 38 poziom, to trochę kurwa wysoki, nie? To może nie jest najlepszy pomysł. Drugi postaw na granicę, może ten. No to nie wydaje mi się, żeby to tak działało. Znaczy faktycznie można postawić trzy obok siebie i zrobić ogromną bazę, ale tak jak mówię, no to będzie się wiązało z tym, że masz tylko te trzy do dyspozycji, możesz ich postawić Bóg wie ile. No i to trochę tak słabo. Dobra, narąbało nam tych bossów tutaj. Spróbujmy 31, 20... O, spróbujmy od tego zacząć. Dobra, już się ten... No bo wcześniej... Wcześniej co innego zasłaniałem. No nie ma dobrego miejsca na ten, na kamerę jak zwykle. I właśnie dlatego strasznie mi bawiło, jak robiłem serię z tego. Jak sobie robiłem, słuchajcie, serię z workersów i dostawałem komentarze, że o, wszystko spoko, ale kamera w takim chujowym miejscu i w ogóle. Bo gdzie miałem kamerę? Przepraszam, tu. Tu miałem kamerę w workersach. Dlatego, że po prostu wszędzie indziej są, jest zajęte, nie ma gdzie żywcem po prostu. A łabrze się, nojku. Nie ma żywcem gdzie tego postawić, znaczy położyć kamerę, żeby nie zasłaniać czegoś. Ja się staram zawsze tą kamerę tak dać, żeby nie zasłaniać przynajmniej tych rzeczy, które są ważne. Wiadomo, że w takiej strzelance to tam jeden chuj, nie, że tam coś pozyskujesz i tak dalej. Ale w tym... ale no... Kurde, jednak w... jak to się nazywa? W grze z typu City Builder, no to trochę kurde bez sensu, nie? Mroczne serce dostajesz zabijania... Sky. Czemu wy nie słuchacie, jak ja mówię? Ja mówiłem, że chciałbym hodować te mroźne serce. Ja wiem, że jak zabijam potworki, które mają coś mroźnego, znaczy są elementalu mroźnego, to dostaję te mroźne serce, co jak to tam nie nazywa, nieważne. Ice Organ. Na przykład, no akurat ten jest wodny, za wodny dostajemy palfluids i to też jakby spoko, nie? Tylko, że chodzi o to, żeby to farmić, żeby nie musieć chodzić i mordować kolejnych stworków gdzieś w tym, tylko wystarczy, że mieć jednego stworka w bazie, który się po prostu będzie tym srał, nie? Na tej podstawie właśnie mam 500 fire organów, dlatego, że wrzuciłem stworka, który dosłownie tym srał, bo był przypisany do farmy. O, proszę bardzo, a w tym momencie zaczęłaś urlop. Jezus Maria, 22. No dobra, dobry moment na zaczęcie urlopu. Dobra, tego myślę, że raczej spokojnie go ściągniemy. O, kurwa, a się przemieścił. Kurde, miałem sobie z bazy jeszcze wziąć ten zwykły pistolet, znaczy tego handguna, bo tu mam jakiegoś tam innego handguna, tego gorszego. Taki prawdziwy z niego samuraj normalnie, że tak, dobra, walnij go raz, nie zabijaj go, proszę. Masz rację, wiesz co, masz rację, wezmę sobie tego. Z tą kanon, czy to będzie... O, nie, to jest za duży kamień, dobra, to. Okej, to niewiele mu zrobiło. Nie chcę, wiecie, przesadzić. Zmienię sobie sfery na zielone. 55, to w nóżkę.
I rzućmy. Powinien wejść za którymś razem. A, nie wycelowałem. Jeszcze możemy łuk. Dziewięć. Sześć, dobra. Dwa uderzenia i go zarąbię. Trzy życia, no kurde, teraz już musisz się, chłopie, złapać, no. Dobra, chuj, rzucę mu żółtą i tyle. W ogóle żółte, możemy już czerwone wytwarzać, są jeszcze jakieś fioletowe potem. Myślałem, że na zielonych się uda, ale no trudno. No i pięknie, mamy... Generalnie zabijanie tych bossów jest fajne pod dwoma względami. Po pierwsze, czyścimy mapę, wiadomo, haha, a po drugie, możemy w końcu odblokowywać te fajniejsze rzeczy. Dobra. No dokładnie, nie? Jeżeli wrzucimy... bo chodzi, wszystko rozchodzi się o stworki, które mają farming. Znowu nie widać. Wszystko się rozchodzi o stworki, które mają farming tutaj. I jeżeli właśnie wrzucimy sobie Lambola, to on z farmingu, to nie jest tak, że farmują coś, nie? W sensie, że nie wiem, jakiś uniwersalny zasób, typu te jagody czy coś, bo to jest na zupełnie co innego. Tam to jest na planting i trzeba mieć planting i gathering i kurwa i watering, nie? Trzy, żeby się to wyhodowało. Farming to są tak jakby farmy i one wtedy dropią to, co akurat mają przypisane, tak? Więc Lambol będzie nam wełnę wrzucał. Chickpea nam jajka hoduje. Któryś tam, który ma... No te na przykład nie mają, nie? Więc nie mogą iść na farmę, bo nie mają farmingu w ogóle. Jeżeli na przykład Joltok miałby farming, to pewnie zrzucałby te elektryczne organy, nie? Vixie ma farming i on nam farmi nie zielone, tylko niebieskie kule. Kremis w sumie nie wiem co. A, proszę bardzo, compared to Lumble, it has finer wool, czyli pewnie też będzie nam... O, zresztą tutaj jest, possible drops, wool. I to jest to. Jeżeli tu zobaczymy, no to akurat nie... No, no to też jakby nie jest oczywiste, tak, co będzie dropić. Musimy mieć takiego, który... O, mam Krysta, też wrzucałem, ale on, wiecie co, nie dropi nam Ice Organów, tylko nam dropi pieniądze. Odszukuję pieniądze. Gdzieś to tam też jest napisane. O, sometimes it digs up a golden coin when assigned to ranch. No i właśnie po tych opisach trzeba by szukać, żeby było, że dropi... O, czasem dropi mleko, jeżeli jest przypisany do rancha. I na tej zasadzie trzeba by wyszukać, który gnojek dropi... bo ten też dropi złoto, który można przypisać do rancha i... o, proszę bardzo, sometimes drops wool when assigned to ranch, czyli Kremis zarówno tak samo jak i Lambol będą dropić wełnę. Dobra, no tyle, no nie będziemy dalej się w to zagłębiać. Ale tak, o to chodzi. Dobra, co mamy? Uni Volt, Bronchery. Tu w ogóle jest... Relaxaurusy są w tej okolicy, a tu jest w ogóle w wersji Lux. Nie wiem, co on robi, ale jest w wersji Lux. Dobra, chodźmy, spróbujmy tego Univolta w takim razie. Który gdzieś tam jest. Czy ja tu mam... Bo ja wiem, że mogę coś zaznaczać na mapie, tylko czy to będzie widoczne w świecie? Co tu jeszcze, co? Mamoresta możesz złapać, jakby co mi się udało, jak miałem 0,020... znaczy no, 0,02%. No tak, tak, jasne, rozumiem. Znaczy ja połapałem parę mamorestów, tylko nie... Oczywiście nie... Nie tego bosika, nie? Tylko... Nie bosika, tylko... O, dobra. No i przede wszystkim też bardzo ważne, żeby zbierać te zielone główienka. Te leafmanki, coś tam. Bo dzięki temu mamy lepszy... lepszy catch. Weźmy sobie to, zbierzmy. Leafmank effigy. Najpierw to w nocy widać, bo tego jest mnóstwo.
No, dobra, jest i nasza ofiara. Dobra, spróbujmy, zacznijmy od tego. Chuj, przerzuciłem. Brawo dla mnie. Okej, okay, zdismontujmy, bo jednak lepiej nie być na stworku. O jebaniec! Dobra, gdzieś tam poleźli. A gdzie on jest? Tu jest. No i się już nie zrobiła. No kurwa, to jest trochę przesrane z postaciami, które... Aaaa, jebaniutki. Przesrane z postaciami, które... są, wiecie, w jednej osi są wąskie, a w drugiej szerokie, to po prostu kłoni. Był bardziej obły, okrągły, no to wtedy nie... Nie byłby problemu. Okej, okay, ale kurde, widzę, ten mi mocno daje radę. O, wystarczy zrobić tyle, jesteśmy już za wzgórzem. Dobra, Nightwing zginął, ale to nic. Dlatego też mam dwa stworki latające przy sobie. 41. No to na spokojnie go. 41 kryt wchodzi. Dobra, zróbmy sobie. Tak. I teraz tak. A, jeszcze jedno. Jeszcze jeden nabój by wszedł w niego, jakby co? Ale może już się złapie. Uiii, mamy to. O, dobra, dawaj tego. No i dobra, to mamy. Co mamy dalej? Lunaris mamy tutaj. I cały czas mnie zastanawiam, dlaczego w tym miejscu nie ma... A idzie ty, kurde, głąbie jeden. Ty, no nie mogę w niego trafić. Dlaczego na tamtym wybrzeżu nie ma, słuchajcie, tego punktu szybkiej podróży? Bo mapa twierdzi, że powinien, znaczy nie mapa, tylko mapa w internecie twierdzi, że powinien tam być. Gdzieś tu, no ale nie ma tego ewidentnie. Trochę dupa, bo nie ma się jak tutaj przemieścić za bardzo. Dlatego dobrze będzie też odrąbać ten... to miejsce i iść dalej. Czekajcie, czy to jest tam, na co patrzę teraz? Tak, to będzie aż tam, niestety. Dobra, wróćmy do góry w sumie. W tym samym przypadku można ubić jakieś kurczaki dla mięsa i ten. Dla mięska i dla jaj. O Jezus, prawie bym rzucił w niego złotą kulką. O jebaniec, uciekł. Chodź tu. Dobra. Właśnie skończyłem robić opaty. Jezus Maria, Cyngazu, przepraszam, zawrót głowy. No... Nie, to jest kurwa po prostu... Pojebane, to jest pojebane. Jak wszystko kurwa jest teraz drogie. Wiecie, już nawet takie, wiecie, rzeczy typu, nie wiem, ceny sprzętów jakichś czy czegoś, tak nie wykańcza, typu, nie wiem, chcesz sobie kupić nową kartę graficzną, nie? A to, wiecie, jakby to zawsze był niemały wydatek, ale tutaj nie ma jakiegoś, że nagle, nie wiem, karta graficzna kosztuje 30 tysięcy złotych, nie? Jakaś najnowsza, no bo, znaczy pewnie można i taką znaleźć, no ale już bez przesady. Natomiast taką, kurwa, cywilizowaną, no to nie wiem, kupisz kartę w miarę nową, albo tam, nie wiem, tak jak ja. Za 1600 złotych kupiłem kartę z aktualnej, tak jakby, klasy, nie?
Wiem, że jest to najsłabsza z tych. Jezus Maria, spokojnie. Wiem, że jest to najsłabsza z nich, ale... ale jednak, nie? Jest to RTX czwartej generacji. I możesz to kupić za 1600 zł. No, nie wiem. 1080 też kiedyś tyle była warta, nie? Więc tu się nie, aż tak bardzo, kurwa, nie przegięło, ale... Jesus, no jakby... Czy co? Zmienimy go na tego. Ceny właśnie jedzenia, opłat, wszystkiego, to jest kurwa chore. Mamy sobie kulki. Ten jak śpi w ogóle na plecach w powietrzu. Zajebisty. Ładnie wygląda. Dużo takich kocich tutaj jest stworków w tej grze. Dobra, zmienimy się na kuszę. Nie są jakieś przegięte, wiecie, te ilości życia, które mają. Fuck. Nawet na tym 32 levelu. Ja muszę trochę w życie zainwestować. Aczkolwiek to, co mówię, tego ziomeczka co raz widziałem, to było pojebane. Gość, wiecie, robił jakiś poradnik do Palworda i o, najlepiej w swoje wszystkie punkty postaci zainwestować w życie. Ja już mam, kurwa, prawie 4000, kurwa, życia, a lepiej w nic innego, nie, te, no po co ci na przykład, nie wiem, prędkość wytwarzania, przecież wszystkie stworki za ciebie wszystko będą robić, takie... Czy ty w ogóle wybudowałeś bazę jakąkolwiek w tej grze, mordo? Na przykład robienie, kurwa, ciasta przez kilka minut... To jest naprawdę super zabawa, nie? A jak nie zrobisz ty tego, to twoje stworki będą je robić, kurwa, przez na przykład 2 dni. W grze oczywiście 2 dni. No, teraz... Przecież byłem zajebaną kolumną, no już bez przesady. No tak, tak, ja rozumiem, że na przykład tam 4080 kosztuje 5000, czy nie wiem, 10 tysięcy będzie. No tak, ale to jest taka, wiecie, ultra turbo dojebana ta karta. O, można się tutaj odrodzić. Co jest właśnie to? Możesz się tu odrodzić, ale nie ma tutaj punktu szybkiej... Ha? Skąd jest to? Wiem tu, kurwa, czemu to jest niewskazane? Przecież... Te punkty powinny być pokazane w ten sposób, nawet jak nie masz go... No na przykład tu. Przecież ja tu, kurwa, nigdy nie byłem i to się z daleka odblokowuje i teraz nagle się okazuje, że tu jest, ale go nie widziałem nigdy. What the fuck? No, to było pojebane, ale jest. Kolumny niektórych nie blokują, no ale ten jest taki kierunkowy bardzo, więc powinien. No już trudno. A, latające. Ktoś z mojego teamu jest głodny. No teraz mu nic na to nie poradzę. Ten bosik przypomina mi taką jedną postać z magicznych dziewczynkach. Taki stwory, który latał i wcale nie był taki dobry. A, okej, okej. Dobra, tam mamy lecieć. Na szkoda tylko, że te... Ogólnie poruszanie się tutaj nawet na stworku jest dosyć powolne. A zwłaszcza na, bo jeszcze tym jeleniem czy dzikiem możesz robić te przyspieszenia, no to okej, okay, ale tutaj, kurde, niestety te latające są dosyć powolne. Tak, tak, numer na biz, ale jakby nie chodziło mi o to, nie wchodzenie w, wiesz, w dywagację teraz, ile kosztuje jakby ultra najnowsza karta i tak dalej, no bo wiadomo, że to, kurwa, musi w chuj kosztować, nie? Jasne. Natomiast bardziej... Co jest? Czemu mi pokazuje, że mam zero naboi do łuku? A, bo ja mam jakiś poison... Skąd ja mam poison bow? Wszystkie fajne rzeczy widzę mi tutaj wrzuciło. Kusza. Kurde, wszystko uszkodzone w ciul. Mam wrażenie właśnie, że jak giniemy, to nam się uszkadzają mocno rzeczy. Żarcie. Mam coś do żarcia? Niewiele. Będziemy chyba musieli wrócić do bazy. Wsysnęło. Cotton candy, o.
To bardzo niewiele przywraca, ale mamy. I nic z tym nie da się więcej chyba zrobić z tą watą cukrową. No dobra, pytanie, czy... Ten próbował drugi raz. Tylko wiecie, bardziej o to, że kurde, na przykład sprzętu nie dotknęła taka inflacja, jak kurwa właśnie zwykłego codziennego naszego życia. Typu... Właśnie, opłaty, jedzenie to chuj drogie. Wiecie, Ania na przykład robi tam zakupy takie, wiecie, a żeby było na jakiś czas. Robi zakupy i na przykład, nie wiem, raz na 2 tygodnie, 3 tygodnie, płaci za to, nie wiem, 300 zł. Po czym mam takie, no dobra, no ale w sumie tak. Musimy wędlinę jeszcze dokupić do tostów na przykład, czy do jedzenia, a to by się jeszcze ser żółty kupiło, a to jeszcze, kurwa, za chwilę nie ma mleka, albo płatków, albo co. No i takich, wiecie, nakupi, a potem się okazuje, że w sumie, kurde, i tak muszę iść do sklepu, zrobić zakupy za kolejną 100 zł, 1,5 zł, żeby wiecie, żeby jeszcze na bieżąco było. No na przykład Ania tam większość rzeczy kupi, powiedzmy, w jakichś tam większych ilościach, które można dłużej przechowywać, nie? No nie kupisz na przykład, nie wiem, 2 kg wędlin na 3 tygodnie. Ja muszę się przypatrzeć. Widzieliście? Faktycznie ta kolumna w ogóle nie blokuje tego ataku mroźnego. Ile on na przykład jej robi? Nie, że głodny! Napierdalaj! Uwaj, ona mu 500 zajebała, on jej 70. Dawaj, nakurwaj w nią. Shit. Ała, ała, ała. Odsuńmy się nieco. Kurde, zasłonił jeszcze. 480 jej zostało. Dawaj, walnij jej. Bardzo ładnie. Dobra. Jeszcze chwilę może się z nią pomęczyć. No, bez jaj. To było kierowane, w sensie poleciało za mną. Okej, okay, ubił mi King Packę. Znaczy, ona ubiła King Packę, ale... Ah, fuck you! Dawaj. Bardzo fajnie, nie doleciało to. Celowanie tymi kulami jest trochę z dupy. Au. Dobra, 87 życia zostało. Jeszcze raz. I teraz. Więcej już nie bardzo. 19 jej zostało. Kurde. To jest najbardziej wkurwiające, że oni mogą wykluć się z tego i jeszcze rzucić atak na mnie. O, świetnie, utknął atak. Dawaj, proszę. Chyba się uda. Uhuhuhu, jest. Przepięknie, dobra. Udało się, spierdalamy do bazy. A weź pomidory, co wizytę w sklepie są droższe. W listopadzie były 8 zł po kilo, w grudniu 10, teraz są po 12. A to jeszcze z warzywami to, wiecie, sezony, nie? No wiadomo, że chociaż no tak jakby... No nie, no, warzywa są sezonowe, no tutaj też nie ma co... co jakby tak porównywać, bo to... Papryka potrafi kosztować, nie wiem, w lecie 5 zł, czy tam 6 zł za kilo, a w zimie po, kurwa, 23, nie? No to jest też pojebane, ale no tak, sezonowość robi niestety swoje. Okej, okay. Siomeczków gdzieś wywiało, to ja wezmę, uwolnię tego malca. No i też sklepy czasem walą w chuja, bo wiecie, pójdziecie do jakiegoś marketu, bo na przykład my kupujemy bardzo, tak się zorientowaliśmy, że my strasznie dużo mleka pijemy ogólnie jako rodzina. I kupujemy 2 rodzaje mleka. Jedno jest dla Andrzeja, to normalne, zwykłe z laktozą, czyli zwykłe mleko. I kupujemy dla siebie też bez laktozy mleko. No do kawy, czy też sami sejemy jakieś tam płatki, czy cokolwiek, nie? No chyba jest, tak, to jest ta szybka podróż, lecimy tam.
I wiecie, i schodzi tego mleka, ale na przykład w takim markecie typu Kaufland, gdzie gdzieś tam robimy zakupy, czy Auchan, no to ta różnica nie jest aż tak duża, nie? W sensie tam, nie wiem, 50 groszy, 70 groszy droższe jest to mleko, wiecie, bez laktozy, nie? Co oczywiście ma sens, no bo to jest kolejna dodatkowa obróbka, któremu to mleko musi zostać poddane, żeby się tej laktozy nie tyle pozbyć, co ją rozbić. Znaczy chyba tak się to odbywa. Tak przynajmniej jest mówione, że tak się to powinno odbywać. O, proszę bardzo, znaleźliśmy niedokończony kamień. Kurwa, pusty w środku jest, jebany. Cudownie. Więc no tak najbardziej, mówię, ma to sens, nie? Ale na przykład, kurwa, w lokalnym naszym Lewiatanie, powiedzmy, że nie wiem, mleko zwykłe będzie kosztować, no nie wiem, ile, nie wiem, 3,60. To też jest już chorą ceną w ogóle za mleko, no ale niech będzie. Natomiast to bez laktozy kosztuje, kurwa, prawie 6 zł, nie? Jest takie jakby, czy wam się coś nie popierdoliło przypadkiem? Tak troszeczkę? Nie? Dobra. Musimy tak, najpierw ogarnijmy nasze zwierzaczki. Kingpaka i Nightwing zostali ubici. Żebyśmy coś innego wzięli zamiast tego Kingpaki. W sumie moglibyśmy tego Univolta teraz wziąć. Chyba nawet mogę na nim jeździć. Zamiast tego... Czy to jest latająca? Antigravity, ale nie wiem, czy można na Lunaris latać. Lunaris. Gravity increases the player's max carrying capacity. O! Lunaris jest to jakby ewolucją tego. Kativy trochę. Handiworka ma wysoko. Ale raczej na tym nie polecimy. Patrzę, na czym można, wiecie, latać. No ale w sumie ten jeden wlatający nam wystarczy, tak szczerze mówiąc chyba. Weźmy sobie tą Lunaris, skoro teraz połapaliśmy. Wróćmy się tu. Nie tu. Co ja w ogóle... Come on shield, bo... Przed ten łuk... czy ja go mogę jakoś rozbić? Chuj, wyjebać go. Trudno. Walić. Potrzebuję się naprawić przede wszystkim. Dobra. Z technologią mam 2 punkty, więc możemy zrobić average feedback. Co oczywiście teraz będzie wymagało od nas, tak, tu average feedback. Oho, ktoś nas nie atakuje, po prostu się syndykat pojawił w naszym miejscu. Ostatnio kupiłem kilogram sera za jakieś 11 zł, zrobiłam mac and cheese i było jedzenie na 2 dni, ale moja mama na naszą dwójkę średnio płaci 1000 zł za zakupy. Jemy dość fit i bardzo dużo owoców, raczej produkty lepszej jakości. A widzisz, produkty lepszej jakości, owoce, wszystkie drogie rzeczy. Czasem ja też coś kupię, to był chleb, ostatnio byłem w piekarni, to mieli bagietki za 16 zł. Kurwa, zgięło mnie. No, to jest pojebane. Są tak pojebane momentami te pomysły, kurwa, lecie sprzedawanie po jakiś taki. Ja rozumiem, że jakoś tam jest taka piekarnia tutaj u nas w... jak to powiedzieć? No jest takie, to nie jest centrum handlowe. No takie, powiedzmy, małe centrum handlowe jest u nas, tutaj na przy osiedlu. I tam... no jest piekarnia, mają tam i pizzę można tam dostać, normalną, i na kawałki, i jakieś takie, no różne dobre rzeczy, czyli i ciasta są, i chleb, bułki, no wszystko takie, wiecie, i piekarnia, i jakieś takie właśnie, i mówię, i pizze, i inne podobne pizzerinki robią tego typu rzeczy, fajnie. No i trochę to tam kosztuje, ale masz takie poczucie, no dobra, no ale to jest raz, że to takie specyficzne miejsce, więc no, oni tam, u nich tam wszystko będzie droższe, nie? Plus dobre te rzeczy. Not enough cake. Jakby skończyli proceder, ale nie wypluje jajka, bo nie ma ciastka, tak? To idźmy tam dać ciastko, to może mu się urodzi. O, proszę bardzo, tak, wystarczyło po prostu dorzucić jej ciastko i już mamy jajco.
Ale tak, są pojebane rzeczy. Znaczy ceny. Jak masz w tym, jak masz cokolwiek odłożyć tak naprawdę, nie? Dobra, poczekajcie, bo tak, mamy trochę granatów, jakby nie było. To wyrzućmy. Możemy wziąć te granaty. Handgun ammo, no właśnie, potrzebowalibyśmy tak naprawdę handguna mieć. Czekajcie, food. A czemu ja tutaj nie mam tych worków? Przed chwilą robiłem to. Co się kurwa z tym stało? Czy ja to gdzieś wyjebałem przez przypadek? Ej, no miałem te worki. Come on, gdzie ja to wrzuciłem? To nie powinno być tu. The fuck? Czy ja to gdzieś wrzuciłem? To jest wszystko dobrze. Kości też tu powinny być. Ej, robiłem worki na jedzenie. Gdzie one są? Czy któryś chuj je przeniósł gdzieś do jakiegoś pudełka? Jest to niestety możliwe. Ale kurwa, no nie rozumiem. A Jezu, cement se wziąłem. No pójdzie to. To wyrzucimy. Generalnie broń chciałem zrobić. Co my tu mamy? Tak, to chciałem, żeby mi stworzyli. Tu jest ok. Tu by się przydało więcej żółtych. Ewentualnie 17 tych. Zróbmy 5 takich. Wiecie, co jest głupkowate? Że jak jest ta linia produkcyjna, to nie można na przykład zaplanować jakiejś produkcji. To jest coś, co powinno być w tej grze. Że no popchnij ci te linie produkcyjne, żeby ci szybciej... Ja rozumiem, że szybciej robią w ten sposób, nie? Niż przy stole. I używają elektryczności do tego, ale no kurwa tak trochę... mech. Ty, czekajcie, ja muszę coś zjeść, bo widzę, że zaraz mi... padnie... postać z głodu. A bo chuj, dawaj wszystko to. O, te mówisz, że ci trepki spadają. No. Oj, co, jak to mówią, człowiek może spierdolić ze Świętokrzyskiego, ale Świętokrzyskie z człowieka nie. Wyjdź te wasze trepki. Nie, śmieję się, bo oczywiście to tutaj się tak nie mówi, ale wiem, co to znaczy. A, kurwa, coś mi tu nie pasuje. Powinienem mieć te ziarenka gdzieś indziej, w jakimś innym pojemniku. A, kurwa, dobra. Wie, gdzie ten worek jest? On jest tu. Przecież mam... Te worki nie mają się znajdować tutaj, one blokowują tylko to miejsce. A jestem też matą. Dobra, nieważne. Dobra, słuchaj, no. wrzućmy to na razie tu. Dobrze. Tam się robią te, to trudno. Przydałoby się jeszcze jedno stanowisko do gotowania w takim chyba układzie. Handgun, tam się wytwarza. W ogóle muszkiet też mogę mieć. Ale to już mniejsza. Co ja jeszcze to chcę mieć? Kurde! Ancient Civilization Parts. Brakuje mi. Będę musiał jeszcze jakiegoś jednego ubić potworka. Czy ja na tym nie mogę jeździć? Nie mogę. Wydawało mi się, że mogę. Ale dobra. Walić to nie jest to jakoś niezbędne. Dobra. Tu wyczyściliśmy,
Tu mamy kilka. A tu mamy. Dobra, to chodźmy w takim razie tutaj. Feng Globe. Chyba takiego nie mamy, a mamy go dosyć blisko. Zobaczmy, czy te kule są już zrobione. Są zrobione. To poróbcie mi proszę 10 jeszcze żółtych. Będzie git. A tu pistolet jest. Zróbcie mi tu. O, gunpowdera nie mam w ogóle. To znaczy, że trzeba się będzie wybrać... czekajcie, nie tak. Coś tu popierdzieliłem. To znaczy, że trzeba się będzie wybrać po siarkę w takim układzie. Jeszcze. Chodźmy na razie tu. W sumie to kiedy jakieś spotkanie ze Sky. A ja nie wiem, jakoś kurde... O, co jest? What the fuck? Gro, dawaj moje FPS-y. O, dziękuję bardzo. Nie wiem, jakoś tak ostatnio nie było... Ej, no co jest? Gdzie są moje FPS-y? Ja pierdolę, szczylują do mnie. Dziku, do boju. Co się stało z moimi FPS-ami? W chuj na boi teraz. Ej, no serio, co tu się dzieje? Teraz się naprawiło. Ale pewnie na chwilę tylko. Gdzieś tam, w tamtą stronę. No nie wiem, to papcio zapytał, nie? Kiedy spotkanie ze Sky. I real life, czy jakaś gierka, bo gryka to na wcześniej po sesji, a jak na piwo to najwcześniej we wtorek. A, no widzisz. To ja to... O! Relaxaurus tu jest. Czy ja to... Mógłbym się gdzieś wybrać, tylko to ciężko tak... Bardziej u nas no, z wyjściem bez dziecka. Tak naprawdę. Tu jest też nawet niezły spot na to. Dobra, spróbujmy tego, gdzie mogę złapać. Tylko zmieńmy kulę na zielonkawę. Mały magazynek. Au, shit. Nie łapaj się. A, tak, faktycznie, no to widzisz, papcia pamięta dobrze, tak, tak, bo miałeś gdzieś być i nie przyszłaś i tyle. A tak to nie wiem, o, nie wiem, gdzie jest jakaś następna okazja, jeżeli byśmy szukali okazji. Czy mówię to oczywiście, bo to nie jest problem, żeby w dowolny dzień jedno z nas wyszło, nie, w sensie ja lub moja żona. Bardziej trudniejsze dla nas jest, żebyśmy mogli wyjść oboje, nie? Myślałem, że on kulą będzie rzucał, ale nie, on po prostu próbuje zniszczyć granatem tego króliczka. Ej, ale kurde, tak się teraz zastanawiam, a to nie powinno być tak, żeby oni próbowali też łapać? To by miało większy sens, jakby ci ludzie z syndykatu, czy tam przynajmniej któregoś z tych ugrupowań, a jest ich tu chyba, nie wiem, ze 3 albo 4, żeby oni... po prostu próbowali łapać te stwory. Jest jeżyk niebieski. To ten unikalny. Teraz są strasznie fajne przestrzenie na Steamie. Już poszukam czegoś, można zagrać w jakąś produkcję typu We Are Here Forever. Ok. A zobaczymy. No ja na razie... A czy możemy ewentualnie się zgrać na Lidl Company? O mój Boże, właśnie. O wilku mowa, bo generalnie umówiłem się dzisiaj z Morcinem na granie w Lidl Company. Za jakieś 20 minut. Więc chodźmy jeszcze robić co możemy. Bo potem sam nie będę chciał robić tych bossów. Znaczy chciałbym bossów robić z wami na Palwardzie. Gdzie ten ciulas jest? Powinien gdzieś tu być. Może gdzieś niżej? Wyżej? Okej, tu są znowu zrelaksowane dinozaury. Ale gdzie jest w takim razie? Co to ma się być? Feng Globe. Nie do końca wiem, jak on wygląda.
poza tym, że jest niebieski. No to chyba się nie dowiemy, bo chyba go tu nie mam nigdzie. Nie widzę nigdzie niebieskiego. Ale może się gdzieś zespawni. Może on jest podobny do tych. Do Relaxaurusów. Tam jakie wielkie obozowisko. No ciekawe, bo tak... Czy to może być wina tego, że to jebane obozowisko się tutaj zespawnowało i on powinien tutaj łazić, ale że obozowisko jest, to się nie zespawni. Tam wielgachne drzewo, tu wielgachna góra. Jakby Andrzej powiedział... Jakby Andrzej kiedyś to powiedział, to chyba wulkan. On tak miał zawsze jak... W określonych sytuacjach właśnie, że coś tam... Było coś groźnego albo niebezpiecznego. To chyba wulkan. Ostatnio się okazało, że Andrzej, jak mu się powie i się skupi, to umie mówić już słowa z literką R w środku. Ja bym takie, wow, Andrzej już mówi R, no bo to jest jakby taka norma, że dzieci nie mówią R, tylko dopiero się potem uczą. No i... Andrzej wchodzi teraz w etap uczenia się R. Ma nietypowe lokum, szukaj dookoła. A, ty mówisz, jakaś jaskinia? Może wulkan? A może gdzieś ten? Bo popatrzcie, tu jest generalnie... Jajko. Ta, teraz też mówiłem lowel zamiast rower. No to wiecie, najpierw... Ja wiem! O mój Boże, dobra. Zagraj z nią w It Takes Two, bo się nigdy nie doczekamy, ale ja znam całą tą grę, jest fuj nudna. Okej, może... Że wydaje mi się, że akurat ta gra ma bardzo duży sens, jeżeli się gra w dwie osoby. Które tworzą związek, bo jakby sama historia opowiada o rodzicach dziecka, którzy się chyba chcieli rozwieść, jeżeli się nie mylę, i to dziecko coś zrobiło, nie wiem, powiedziało życzenie, trochę jak w tym filmie z Jimmy Carreyem z dawien dawna, Kłamca, nie, gdzie jego syn powiedział sobie życzenie urodzinowe, że chce, żeby tata nigdy już więcej nie kłamał, nie, no i całe perypetie. I rodzice się generalnie rozwodzili jego. Tam rozstawali, nieważne. W każdym razie... O, tam jest następne. Ja wiem już, gdzie jest ten stworek, bo ja już tu kiedyś przez przypadek wpadłem, kurwa, pod ten wodospad i prawie umarłem, ale doszedłem do niego, także już wiem, gdzie on jest. Ale dzięki za Hailung, za przypomnienie. Bo już teraz kojarzę. No i... Więc tak, ci rodzice chcą jakby zostać odczarowani od bycia tymi, kurde, pacynkami, czy czymś tam, nie wiem, lalkami. I wydaje mi się, że po prostu najbardziej docelową grupą tych zmagań są właśnie rodzice dzieci, tak? Niekoniecznie tacy, którzy się chcą rozstać, ale że jakby najbardziej takie rel będzie właśnie, będzie ta historia dla osób, które mają dzieci, albo zamierzają mieć dzieci, są w związku i tak dalej. Natomiast też bez sensu jakby zmuszać Sky jeszcze do grania w to samo. Ja bym chciał z Ajem to ograć, nie? A jakby takie, o, bo się nie doczekamy, to ograj to z kimś innym. Takie, sorry, jakby moi drodzy, ale kurwa, to ja tu decyduję, co, jak i z kim będę ogrywał, nie? O mój Boże, nie wiem, co się dzieje. Wrócę tutaj za dnia, bo na razie klatki spierdalają. Dlaczego, to nie mam pojęcia. Coś jest nie tak. Gdzie mam bazę? Tu.
Czy jest określona... No właśnie nie, one się nie spawnują. W sensie w tych miejscach, w których już się wcześniej zebrało, ich tam już nie ma. Tak mi się też wydaje, że to jest po prostu ograniczona ilość tego na mapie. I po prostu złapię wszystkie i wtedy możesz sobie tutaj... No w tym momencie mam 9, potrzebuję 19, żeby mieć kolejny poziom, tak? Aż do 10 z tego co widzę. Jest ich w chuj generalnie, ale każdy kolejny poziom dużo kosztuje. A, mówisz, że sam dzisiaj tego bossa szukałeś. No widzisz, jak mówię, mi się udało ostatnio go znaleźć przez przypadek. Natomiast miałem takie, okej, muszę tu wrócić. Po czym, co zrobił Hanta? Zapomniał, że ma tam wrócić. Tak, tak. Aha, mamy te sfery, dobra. Złote sobie pozbieramy. No jakieś takie dropy dzisiaj widzę tych klatek, ciekawe. Nie wiem, ja często gram w tą grę, ale może ja po prostu tego nie zauważam, wiecie, przyzwyczajenie z dawnych lat, że wszystko działo w takich 30-40 FPS-ach i tyle. Dobra, amunicję mamy. No cholipka, przydałoby się bardzo mieć tą latarenkę. Ale na razie mieć nie będę. Boże, no czemu tutaj takie dropy? Nie czaję tego. Może dlatego, że ta lokacja ma tyle, wiecie, poziomów naraz, kurwa? Do i tekstu trzeba w związku być, bo inaczej widać. No, czy kurde, no każdy może sobie ograć grę, nie? Ale mówię, jakby bardzo specyficzny jest to temat i żeby trafił tak do serduszka i bardziej się wczuć w fabułę, to pewnie to by się przydało, nie? Jednak przynajmniej być w związku i grać z tą osobą, nie, że po prostu być w związku, tylko po prostu grać z tą osobą drugą. A nie jakąś tam randomowym znajomym. Nie mam pochodni, nie? Mam pochodnie, nie? No. Nic. No, tu jest Fen Globe. Ależ masz poroże. Akurat może niekoniecznie ty, może bardziej ty. Hehe. Mój jest większy, znaczy wyższy. Jak mu jebnie teraz. Fajnie, bo przynajmniej jest ten zestymowany. Auć. W ogóle dobre miejsce tu jest ten. Jakieś złoża tutaj widzę są. Nie wiem, czy to jest siarka? Czy to jest zwykła miedź? Jezu, nie jebnij we mnie. Chmurek fachu mu posłał, jebaniutki. Dobra, 184. Myślę, że już schowam tego, bo... Może za chwilę być problem. 89. 49. Chodź. Okej, 5 mu zostało. Teraz tylko zmienić kulkę na żółto. Yeah. Za każdym razem jak się teleportujesz w Palworldzie, to ci dropią klatki i to jest pojebane. Nie, mi się to dzieje w określonych lokacjach tylko. I to też nie zawsze. No dobra, oj, proszę bardzo. I jeszcze level wpadł. Zobaczmy, co to jest. Tak, strzeliłem w to. Nie, to jest miedź.
On chyba wszystko jest miedź, niestety. Ten jest dobry do kopania. Dzikur, Rashor. Sam z siebie nie jest w stanie wydobyć tego, ale jak jebniemy, to wydobywa. Musimy nim zajebać po prostu w złoże. Tak, to wszystko jest miedź. Szkoda, bo jakby siarka by się przydała, a nie mamy teraz czasu na szukanie złóż siarki. Dobra, będzie tego. Chodźmy. Chodź, teś. Ja sobie wezmę... Aha. To. Patata jajmy. Nie chodźmy stąd. Huta w trakcie bycia bossa. No kurde, to są ważne rzeczy, nie? Jakby bossa wiedziałem, że sklepię i złapę. A czy złapę, to nie jest takie zawsze pewne, nie? Ale wiedziałem, że sklepię, natomiast siarka by się przydała. Early Access po optymalizacją. Tak, to jest Early Access, w ogóle teraz jest wersja tam chyba 0.1.1.3. O, zresztą to widzimy, tak, jest w dolnym prawym rogu, teraz zauważyłem, że jest, no. Więc tak naprawdę... Jeszcze spokojnie. Dobra, w co by sobie pójść? Może idźmy w życie. Trochę jednak tego życia, tak do 2000 trzeba byłoby dobić. Nie biegnij tam! Utoniesz. Ale tak generalnie to nie jest źle, to bardziej, znaczy przynajmniej w moim przypadku nie mam najmocniejszej karty, nie mam najsłabszej karty, to tylko w niektórych lokacjach jest problem z tymi klatkami, a reszta jest spoko. Dobra, mamy jeszcze takiego Bronchery Aqua 30, albo tego Relaxaurusa, ale tego mamy blisko. No patrzcie, nie? To jest dosłownie tu. Na dole nie ma problemu, tu masakra. Ja mam 1.4, okej, okay, a na jakiej, no właśnie, na czym ty grasz, Saturn? Sorry, teraz będziemy cię nazywać Saturn. Se zmieniłeś, Tomasz. Na której platformie grasz właśnie? Ej, no kurwa, co się dzieje z tym miejscem? Tam gdzieś w lesie. Na Steamie. Twoja wina, ten Saturn. O nie. No bo ja mam to na Game Passie Microsoftu. Może dlatego, kurwa, co się dzieje w tym miejscu, naprawdę. Znaczy, no ciężko będzie walczyć z bossem, jak nie mamy nawet 10 klatek w tym momencie. Może nie wiem, o Jezus Maria, no nie, niegrywalne. Co tu się odwala? Okej, okay, odzyskujemy klatki. O, już jest nawet 30. No może nie ma 30, nie, 20 bardziej. Przez chwilę chyba było. Ej, ja cię dupia. No nie wiem, co się tutaj dzieje. O, popatrzyłem w tą stronę i już jest lepiej. Ale nie ma tu tego chuja. Może on też jakoś ma, wiecie, kryjówkę od spodu czy coś. Tu jest zwykły Bronchery, a to ma być Lux, nie, Aqua. No jak Aqua, to może on jest gdzieś w wodzie. O, Surfenty tutaj sobie, ja mam jednego, ale tylko jednego. Jezus Maria, czemu? Jest wejście do jaskini. Całkiem dziwne, bo to, wiecie, w pobliżu siebie masz dwie jaskinie, w których są bossy i jaskinie działają dobrze, patrzcie. Nagle, magicznie, wszystko jest w porządku. Coś z tymi lokacjami jest nie tak, kiedy po prostu nad jedną lokacją znajduje się druga lokacja. To ta druga się coś jebie. No, straszny klatkarz, ale to myślę, że to właśnie tutaj będzie ten bosik. Patrzcie, ta sama sytuacja, ale jaskinia jest pod tym. I klatki lecą. Why? Ja mam lepszy PC niż ty, ale ja hostuję gry multi przy okazji, więc no. Poza tym, z tego co wiem, to mam stream w dużo lepszej jakości. Mam OBS ustawiony na jakieś 5000% jakości, wszystko co mam. No, generalnie ja nie mam OBS-a dobrze ustawionego pod ten sprzęt, który mam. Na pewno mógłbym mieć lepsze i pewnie bym był w lepszej jakości w stanie... No, w lepszej jakości czy rozdzielczości w stanie
streamować. Natomiast no muszę to ogarnąć. Miałem nadzieję, że Bartek mi przy... Znaczy, chciałem, żeby Bartek mi przy tym pomógł i pewnie mi pomoże, tylko no na razie go nie chcę po prostu męczyć tym, bo w tym momencie się przeprowadza i tak, no. Okej, mój Univolt się trochę pojebało mu się, ale już jest okej. Myślicie, że tutaj to działa tak jak w tych? Tak jak w Pokemonach, że jak on jest wodny, ja wrzuciłem elektrycznego, to będzie lepiej? Mam nadzieję. Generalnie wszystkie te cyferki ma na czerwono, to znaczy, że... Chociaż, ale do mnie strzały też ma na czerwono. Nie wiem, czy one są w jakikolwiek sposób elektryczne. O, pojebane. Nie, dobra. Bo właśnie zobaczyłem, co się dzieje. Wrzućmy jakiegoś innego. Słabszego. On jest po prostu za dobry na tego. I by go zajebał za chwilę. On mu jednym atakiem jedną trzecią życia nagle ściągnął. Jezus, pojebane te kule. A wydaje mi się, że ten Univolt mi chyba troszeczkę polepszał ataki. A przestań, żeby wjeżdżać. Zrobiłem unik. Szkoda tylko, że się zakleściłem w kamieniach. A, rzecz chuj. Chyba tak potajemnie tak jest z tymi żywiołami, nie mówią tego wprost, bo im już nie daje spokoju. No ale to też głupie, w sensie, że o nie, bo wasze stworki mają elementale i one działają tak samo jak nasze elementale. No tak, kurwa, bo tak działają elementale wszędzie w grach, już bez przesady, nie? Tak powiedzieć, że nie wiem. Że Dying Light ma jakieś tam kwestie tych elementali i podjebał jest Dead Island, nie? Że na przykład jest elektryczność i pół ogień i coś tam. Albo, że nie wiem, w czym jakieś tam elementale. W Borderlands są elementale i są elementale chociażby w Shadow Warriorze i też podobnie działają. No i kurwa, co z tego? To już do tego się nie da mieć żadnych praw autorskich, no. Ej, bazie, no i tyle. I tyle za mnie było, no. Zachciało mi się walczyć samemu. To tak stąd w takim razie trzeba tam dolecieć, bo muszę jeszcze zebrać teraz te rzeczy. Dobra, zaraz się będziemy zmieniać na Lidl Company. Nie ty. Tylko muszę wrócić po swoje rzeczy i spróbujemy go ubić jeszcze, nie? Gdzieś tam na wprost. No i patrzcie, w bazie, gdzie mam mnóstwo stworów, gdzie nic się nie dzieje, tam jest wszystko okej z FPS-ami, a jak jesteśmy w pobliżu tej jaskini, bo nawet nie jesteśmy nad nią, patrzcie, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, to coś tu się... No tak, no wiecie, przede wszystkim Nintendo samo sobie jest winne temu, że robią po prostu chujowe gry w tym momencie, nie? I to tak naprawdę, serio, jakby te ostatnie tytuły, które gdzieś tam wyszły na ich konsole, są robione tak z dupy, wiecie, po macoszemu, w sensie... W sensie, kurwa, no... To już lepiej grać w Pokémon Go, niż w oficjalną jakąś część, bo w Pokémon Go przynajmniej nad tym pracują, żeby to na siebie zarabiało. I się starają, co chwilę są jakieś eventy, nie eventy i tak dalej. I Pokémon Go jest bardziej grywalne niż jakaś tam główna część Pokémonów, nie? Gdzie w ogóle, wiecie, graficznie leży to na jakimś okropnym poziomie i tak dalej. Dobra, mam tu swoje rzeczy? Mam nadzieję, że mam tu swoje rzeczy. Uch, dobra, tu gdzie zginąłem. Widzicie, kurwa, w kamieniu? Jak mi tu wrzuciło? Dobra, to pozbierane. O, to sobie mogę przecież ten, tu powrzucać. Po to mam to. Po to mam dwa wory. I weźmiemy ta... Właśnie, przecież ja mam granat. Też o tym zapomniałem. Nie. Zejdź. Rzuć tego.
Mam wrażenie, że dzięki temu Univoltowi po prostu moje ataki też są elektryczne. I dlatego mu więcej zadaję. Chciałem mu w łeb sadzić cały czas, ale... Okej, ładnie. Ale czasem nie trafiam. Dobra. Nie, co ty robisz? Dobra, spierdzielamy. Okej, 300 życia mu zostało. Wrzućmy tego, wrzućmy tego. Przestań we mnie napierdalać. Nie, to wszystko wybucha. Nie chcę zginąć znowu, kurwa, pod koniec walki. Daj mi spokój. Przeładuj. Dobra. I rzucaj. Jeszcze raz mógł mu strzelić, ale już chciałem rzucić. Na wszelki wypadek. Come on, dawaj, złap się. 12 życia, więcej już nie strzelamy. Nie wiem, czy to jest jakoś jak w głowę wyceluje, czy coś, to jest więcej, albo jak przytrzymam. Chyba nie. Też na Pokeballu chyba. Na Game Boyu, jak się grało w Pokémony, to zawsze podczas tego się maszowało. A albo B, zależy kto ci jak powiedział, że masz maszować. Oczywiście nic nie dawało, ale się maszowało. Dobra, mamy tego gnojka, Broncheria Aqua. Jest, proszę bardzo. Broncheria Aqua. Okej, ten ma planting na 3, a ten ma watering na 3. A poza tym to... Aha, o, i ten kapuchę nam zrzuca, a ten... pomidory. Od tyłu jest niby większe, jest takie... A właśnie, też coś widziałem, że od tyłu jak zaatakujemy. Generalnie z tym bosikiem, na którego się oczywiście nie wybieramy na razie, ale będziemy pewnie w pewnym momencie. Gdzieś to jest mapa. Tu w tej wieży, nie? Jest ten stworek. Jakiś tam Grisbold. O właśnie, że też jakby był jakiś... ostatnio to mówiłem, że jest niby glitch, który można wykorzystać. Nie wiem, może już załatali, pewnie załatali. Że takiego exploita można zrobić, że jeżeli się skupi na sobie uwagę wrogów, a następnie się ucieknie do tej wieży i oni za tobą pójdą do wieży, wejdziesz do wieży, to oni wejdą to jakby z tobą i wtedy trzeba się ukryć, żeby oni się zaczęli napierdalać między sobą z tym Grisboltem. Tylko to nie mogą być bandyci, tylko to muszą być ci guardsmeni, czyli tam strażnicy z miasta. Wtedy zaczną się napierdalać z tym i oni będą się niby bić, ale chyba za bardzo nic będą robić i dojdzie do momentu, kiedy przestaną po prostu się bić i będą wszyscy stać. I wtedy można do niego podejść, rzucić mu od tyłu właśnie i wtedy się go złapie. Oczywiście to jest... O, w ogóle co tu można? Żadnego dźwięku słyszeć, to jest ciekawe. No ale cóż. Siema stary, chciałbyś odsłuchać, ocenić moją nową piosenkę? Wiesz co? Nie wiem, ja jestem... Nie jestem za bardzo chyba dobrą osobą do oceniania utworów muzycznych, bo słucham bardzo wąskiego zbioru utworów i ty.